Dzień dobry, w nowym vlogu. Cieszę się, że Wam się spodobało, że częściej teraz wrzucam. Postaram się właśnie nagrywać, kiedy tylko będę mogła, kiedy będę miała wenę i będę czuła, że chcę to robić. To będę Wam wrzucała właśnie film. No i będą to vlogi oczywiście, ale muszę Wam coś powiedzieć, bo oczywiście znowu naszło mnie na przeglądaniu kosmetyków. Mianowicie przeglądałam sobie kosmetyki Pierre René i powiem Wam, że ja używałam kiedyś od nich cień. Miałam jeden cień i podkład też używałam, taki Skin Balance on się nazywał. I naprawdę bardzo go lubiłam i bardzo długo go używałam, ale po przerwie, jak do niego wróciłam, to już przestał mi odpowiadać, bo jednak oczekiwałam, wiecie, takiego zupełnie innego wykończenia z czasem. Bo on jest taki ładny, gładki i on jest taki jakby rozświetlający, czy coś w tym stylu. Jest dobry, ale go zmieniłam. No, ale przejrzałam sobie cienie, teraz są na wyprzedaży. Tak sobie pomyślałam, kurczę, może by zamówić. Bo używałam, wiem, że mi posłużą. Cienia, które znam i które mi odpowiadają, więc no. Co myślicie na ten temat? Taki teścik? Jakieś cienie z Pierre René? Czemu by nie? Także napiszcie w komentarzu, co myślicie. Już tutaj ten obiadek wyłączyłam. Czy może zakupić, bo bardzo lubię właśnie te cienie pojedyncze. U nich naprawdę są mega takie intensywne. No ale nie używałam jeszcze matowych, także może by spróbować. Szukam nadal tych idealnych. Jak na razie na tę chwilę, no to moimi ulubionymi są z My Secret cienie, ale jednak no dostępność jest, no wiecie, jeżeli zamówicie na stronce Natury, to tak naprawdę może po miesiącu dopiero paczka przyjdzie, albo wiecie, wszystko się tak odwleka w nieskończoność. A jechać do sklepu, no to w moim przypadku akurat jest no już za daleko, więc cóż, a tak sprzedaży jako takiej online, no to nie mają, oprócz Natury. Więc szukam takich, wiecie, no, cieni takich, żeby była dostępność lepsza, więc co myślicie o tym Pierre René? Dajcie znać. A ja idę jeść. Chcę Wam tylko powiedzieć, że udało mi się przytyć 2 kilo, także jestem zadowolona z siebie. Dzień dobry, już kolejnego dnia. Jest przepiękna i potem będę szła do parku, to Wam troszeczkę pokręcę. Właśnie z tego dworu. Tylko muszę sobie tutaj w lodówce najpierw wszystko powyciągać. Mam nadzieję, że takie filmy, wiecie, takie normalne Wam się podobają. Zresztą zrobiłam właśnie na Instagramie tą Ala Sondę, no i mówiliście, że tak, że fajnie, że rób takie normalne vlogi, będzie ok, ale oczywiście mam na oku też kupno kosmetyków. Patrzę pietruszkę, wiecie, bo trochę mi zżółkła, wiecie? Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. O, tu może bardziej. O. Ostrości brak. I dajcie mi znać, co robić, żeby nie żółkła. Chyba źle przechowuję w sklepie. Ale mam tu następną, więc użyję tą świeżą. Może tą mniejszą. Ja zawsze staram się tą zieleninę dodawać z tego względu, że no bardzo dużo ma właśnie minerałów. Jeszcze właśnie do jedzonka. Tylko staram się właśnie na surowo jeść, bo podobno, wiecie, jak złapię temperaturę, to może tam coś się po prostu wytrącić z tych wartości. No ale to już Wam mówiłam, że po prostu się wzięłam za tą moją dietę, tak wiecie, po swojemu. Właśnie z naciskiem na te odżywcze składniki. Tak jak mówiłam Wam, będziemy później
będę później szła do parku. No, pokręcę Wam takie ujęcia z roślin, jak to zwykle. Nie jestem pomalowana i w najbliższym czasie nie będę się malowała. Z tego względu, że przeterminowała mi się kredka, przeterminował mi się tusz, to znaczy skończyła się ważność po prostu, nie, że leżał 3 lata. Tylko wiecie, już minęło te 6 miesięcy, a ja się trzymam tego, bo no po coś to piszą, prawda, że 6 miesięcy tylko po otwarciu ważne. Więc no na razie się nie maluję i powiem Wam, że chyba sobie kupię filtr, tak myślę z 20, bo poprzednie wakacje używałam 50 i powiem Wam, że leżałam godzinę, pamiętam wtedy nad morzem, godzinę leżałam na słońcu i nic mi nie chwyciło, ale też nie miałam tej pokrzywki. W każdym razie będę próbowała, kupię sobie 20, bo myślę, że to jest tak nie za dużo, nie za mało, może 25, zobaczę jeszcze. I wtedy się wysmaruję taką grubszą warstwą na film 25 i zobaczę na przykład na same nogi. Na 2 godzinki wystawić same nogi, zobaczyć czy będzie ta reakcja uczuleniowa, bo ja takiego uczulenia na słońce to ja nigdy nie miałam. Ja zawsze jak byłam dzieckiem, chodziłam, jeździłam na kolonie, to zawsze byłam opalona, zawsze miałam taki kolor skóry właśnie taki no brązowawy, taki właśnie wiecie, no taki zdrowy po prostu. A też jak byłam dzieckiem, to przeżyłam tą skazę białkową i nie wiem, czy też nie miałam żółtaczki, jak w inkubatorze byłam. Także no z tą z moją skórą to też były zawsze jakieś problemy, ale takie stricte właśnie uczulenia na słońce, na wiecie, na ekspozycję, żeby się wystawiać, to nie miałam takiego. Więc zobaczymy. No mówię, tak w zeszłym roku też się nie wystawiałam i nie mam takiego odniesienia, ale jednak no wiecie, na pełnym słońcu na plaży w zeszłym roku jak właśnie byłam nad morzem, no to godzinę, wiem, że godzinę byłam, no to już przed godzinę, no to wydaje mi się, że coś by mi wyszło, jeżeli już, no bo to jednak jest trochę tego czasu, więc więc zobaczymy, spróbuję, bo wiecie co, dla samego też zdrowia, bo jednak wiadomo, że nadmierne opalanie nie jest dobre, ale z drugiej strony po prostu też witamina D i taki po prostu zdrowszy koloryt skóry, bo na twarz to wiadomo, że zawsze możecie ciemniejszy podkład sobie położyć i czy bronzerem przebrązowić mocniej i zmienicie to. A jednak ciało, no to ewentualnie ten samoopalacz, ale powiem Wam, że poczytałam sobie składy niektórych i bardzo dużo mi odpadło ze względu właśnie na uczuleniowe składy i no to nie będzie chyba takie proste. Ale w ostateczności no to poszukam takiego jakiegoś, wiecie, niezależnie od ceny, po prostu w miarę nie za mocnego i nie za chemicznego. Tak mi się wydaje, także zabieram się za robotę. Na przyspieszeniu chyba Wam nagram, bo już 7 minut mi wyszło, a jeszcze mam z tamtego czasu, z poprzednich dni film, a dzisiaj chciałam Wam to dodać. Także na przyspieszeniu pokażę Wam po prostu, jak robię ten obiad. Zobaczcie.